Witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Kamil Cebulski z tej strony, ten zielony potwór z Mora Agnieszki, pewnie, która by mi ten zielony wybiła z głowy. Cześć, Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Absolutnie nie wybiję ci zielonego z głowy, tylko poopowiadam o tym, jaki ma wpływ na psychikę ludzką. Może być? No to sam jestem tego ciekawy, bo wiesz, ja miałem takie okresy, że najpierw mówiono, że zielony jest niemodny. Potem akurat byłem w szczycie mody na zielony, więc mówili, że się modnie ubieram, a teraz znowu przestają mówić, że się modnie ubieram. I to tak właśnie jest, tak bez sensu trochę. Jakby to powiedzieć, to o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, czyli mój drugi zawód, cool hunting, to jest przewidywanie trendów. Rzeczywiście jest tak, słuchaj, że co 4 lata ten trend kiełkuje, ma swoją kulminację i upada. Więc rzeczywiście w dniu dzisiejszym ten zielony nie jest modny, ale zielony jest bardzo fajny do komunikacji tak naprawdę z naszym umysłem. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo jesteśmy manipulowani dookoła. Czy to jest na przykład moda kościelna, o której możemy poczytać już całkiem niedługo na naszym blogu Szkoła Męskiego Stylu, bo ona się też zmienia, słuchaj, przez lata i Kościół bardzo mocno wykorzystuje chociażby kolorystykę. Podczas Adwentu jest przecież kolor fioletowy. To jest zaduma, to jest retrospekcja, to jest czas na to, żebyś usiadł i powiedział: Boże, muszę się zmienić. Kolor zielony to jest kolor miłości, tak naprawdę, rozwoju, wszystkiego, co jest, co wzrasta. Kolor biały jest kolorem nowego początku. Nie wiem, czy pamiętasz taką lekturę jak Krzyżacy. Tak. Na pewno pamiętasz, jak... Nawet czytałem. Czytałem w życiu może, wiesz co, ze 4 lektury. I Krzyżacy, Potop, Lalkę i coś tam pewnie jeszcze. O matko, Lalka to ciężki temat. Dlaczego? To jest jedna z fajniejszych lektur, jakie w ogóle w szkole były. O robieniu kasiory. Tak, ale ona mu strasznie dokuczała, że on ma czerwone ręce. No a cóż mógł zrobić? No, miał odmrożone niestety, biedne. No tak, bo to jest z kolorami, no tak. Tak, więc wracając do kolorów, wygląda to tak, że chociażby duże firmy wykorzystują kolorystykę w budowaniu swoich logotypów. Więc zielony i tak jak i też biały, o którym mieliśmy mówić za chwilkę, ponieważ w Krzyżakach jest taka scena, gdzie dziewczyna przybiega do swojego chłopaka i rzuca mu białą chustę na głowę i mówi: mój ci on i nowy początek, i wszyscy mu wybaczają. Rzeczywiście kolor biały to jest nowy początek wszystkiego i zauważ, że podczas ślubu, komunii i wszystkich takich imprez, które gdzieś rzeczywiście zaczynają coś nowego, księża ubrani są na biało, złoto i tak naprawdę w zupełnie inne kolory niż taka liturgia, okay, która jest liturgią codzienną. Czyli zielony jest nie jest taki zły. Jeszcze raz? Zielony nie jest taki zły. Nie, absolutnie. To też wzięło się, słuchaj, z medycyny chińskiej i tak naprawdę z czakramów, które mamy w swoim ciele, ponieważ no, ta kultura jest dość stara i oni to poukładali w centra energetyczne, czyli tak naprawdę podstawa jest czerwona, kolejna... To może zejdźmy z tego tematu, bo czerwony jest niefajny. Czerwony jest niefajny. Nie lubimy czerwonego tutaj. Ja. To kobiecość. No, no właśnie, no właśnie, no, no i właśnie dlatego. No. My tu jesteśmy, wiesz, twardzi, przedsiębiorczy, do przodu, wojowniczy, a nie kobiecy. Czyli błękit. Czyli błękit. Cholera, znowu nie pasem. Dobra, zejdźmy z tematu kolorów. Widzę, że nam się będzie dzisiaj super rozmawiać. Rozmawiamy z Agnieszką Świsk-Kamińską, wygooglajcie. Aga zajmuje się właśnie ubiorem, cool huntingiem, zaraz nam wytłumaczy, co to znaczy, stylizacją, tak to się mądrze nazywa. Widać ją wszędzie w telewizji i ma szkołę, i szwalnię, i w ogóle projektuje pewnie też jakieś ubrania. Zgadłem? No może nie tak do końca, bo bardziej ubieramy biznesowo z racji tego, że ja zajmuję się style coachingiem. To jest takie świadome kierowanie swojego wizerunku ku uzyskaniu celu. Bo to też nie jest tak, że my na przykład na scenę ubieramy się w pierwsze lepsze rzeczy, które mamy w szafie. To też nie jest tak, że na przykład ty ubierasz się w taką zieleń. Chcemy wywołać pewną reakcję u drugiej osoby, która nas odbiera. To jest tak, że przez 4 pierwsze sekundy, w momencie, w którym my wchodzimy do restauracji, wchodzimy na scenę, wchodzimy do telewizji czy gdziekolwiek indziej, nasz mózg percepuje i tak naprawdę zastanawia się: o, akceptujemy czy nie.
W momencie, w którym my na przykład przygotowujemy młodych ludzi, często mamy też osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, układamy sobie też ten ich wizerunek w ten sposób, żeby w momencie, w którym oni wchodzą do swojego pierwszego pracodawcy czy entego, czuli się na tyle bezpiecznie, żeby byli partnerami podczas rozmowy takiej biznesowej, a nie po prostu pokornie skuleni, mówili: słuchajcie, prosimy o pracę, jesteśmy najlepsi, będziemy lojalni. Więc to jest też mowa ciała, modulacja głosu, sposób poruszania i też zainteresowania wszystkich ludzi wokoło. Nie wiem, czy ty też tak masz, że jak wchodzisz do restauracji, siadasz przy stoliku i wchodzi kobieta do restauracji. Może i czasami ona nie jest zbyt ładna, może czasami, chociaż wszystkie kobiety są ładne, może nie jest czasami mocno zwracająca jak gdyby swoim strojem uwagę, ale zachowaniem powoduje, że tak naprawdę wszyscy odwracają wzrok i patrzą: ojej, co za ciekawa osobowość. To jest właśnie to, co powoduje, że ten wizerunek jest na tyle zmyślne, że przyciąga widzów i przyciąga te osoby, które mają być przyciągnięte. Czyli wspominaliśmy albo, tutaj albo o odwrotnie, naszym a czekaj, a czasami nie lepiej jest działać odwrotnie, czyli żeby odepchnąć te osoby, które powinny być odepchnięte? Znaczy, w momencie, w którym my budujemy sobie biznes, a kreowanie wizerunku to jest część tego biznesu, czy my mamy swój własny, czy tak naprawdę pracujemy u kogoś, swoim wizerunkiem oddajemy szacunek, to jest raz, dwa, budujemy autorytet, a trzy, dodatkowo jeszcze, mając na przykład sklepik dla dzieci z ubrankami dziecięcymi, no nie możemy wyglądać jak córka rodziny Adamsów, tak? Bo będziemy tych ludzi odstraszać. Chcąc trafić do pewnej grupy docelowej, układamy sobie taki plan wizerunkowy, czyli cel, który jest celem osobistym i cel, który jest celem biznesowym. Układamy sobie tak naprawdę też ten wizerunek budżetowo, z racji tego, że u nas kupowanie rzeczy nie jest takie kompulsywne, że idziemy i kupujemy, a dzisiaj taką bluzeczkę, a dzisiaj kupimy sobie takie buciki, a to, a tamto. I tak naprawdę siadamy przed tą szafą i mówimy, często tak mają kobiety: Boże, ja nie mam co ubrać. Nie. Sobie to budżetujemy, do czego nam jest to potrzebne. Jeżeli prowadzimy biznes, jeździmy bardzo często za granicę, jeżeli spotykamy się z taką, a nie inną grupą docelową, a chcemy trafić do innej, to składamy sobie tak naprawdę to w sety ubraniowe i staramy się, żeby ten budżet nie przekraczał naszego rocznego budżetu, ponieważ jeszcze mamy działania marketingowe, PR-owe, sprzedażowe i dużo, dużo innych, które budują cały biznes, prawda? No, prawda, tak by to było, ale czy pytanie, czy z tym wygrasz? Ile byś nie nakupowała tych ubrań, to i tak się przecież nie ma w co ubrać, nie? Nawet, wiesz co, nawet, ja, ja, nawet ja to odczuwam. Mam jakieś 200 koszulek w domu i czasami no nie wiem, którą włożyć. I wszystkie zielone? Wszystkie zielone, ale z różnymi napisami. Zależy, co chcesz zakomunikować. Jeżeli jeden no napis jest po mamę, no to jak zadzwonisz do mamy, to mama powie: Boże, dziecko, jaką masz piękną koszulkę. No więc to też jest właśnie tak. To jest, my jesteśmy społeczeństwem obrazkowym i nie wyzbędziemy się tego, tak? Jest internet, są spotkania w internecie, tak jak my teraz mamy. Mamy mnóstwo jak gdyby informacji z telewizji, mamy mnóstwo informacji, nie wiem, na Twitterach, Facebookach, wszędzie. I wszędzie dominuje ten obrazek. My chcemy się pokazać lepiej, my chcemy wyglądać fajniej. Teraz jest mnóstwo różnych poprawiaczy, jak ja to mówię, zdjęć, gdzie rzeczywiście my mamy wyglądać niby lepiej. Ja akurat nie jestem tego zdania, że to trzeba poprawić, po prostu trzeba też zaakceptować siebie i też na moich zajęciach dziewczyny przede wszystkim nie dość, że mają budżet ustalony roczny na swoje rzeczy, to dodatkowo uczą się, w jaki sposób na przykład z jednej marynarki stworzyć 8 różnych kompletów i mieć na 8 różnych okazji. Straszne, ja wiem, że... straszne, straszne, naprawdę. Wiesz, to jest ten świat, którego ja sobie nie potrafię wyobrazić, ale wiesz, to z naszej rozmowy no czytam, że dobrze się na tym znasz, na stylizacji, na trendach, no bo trzeba wychwycić to, no, żeby chociażby produkować ubrania, to trzeba wychwycić to, co będzie gdzieś tam modne za rok, za dwa, za trzy, gdzieś tam, jakie są trendy i tutaj chyba też jest, gdzieś tak powiem, twoje zajęcie.
Znaczy Cool Hunter, bo ostatnio mnie pytano, czy Cool Hunter to trendsetter. Cool Hunter no niestety nie jest trendsetterem, ponieważ Cool Hunterzy bardzo mocno, brzydkie słowo teraz, brzydkiego słowa użyję, manipulują rynkiem. To nie jest przypadek, że na przykład iPhone wychodzi w listopadzie. Nie jest przypadek, że jest zmieniona kolorystyka obudowy. To nie jest przypadek, że oprogramowanie wychodzi w danym miesiącu. To też nie jest przypadek, że powiedzmy Sony wprowadziła jakiś czas temu tablety, które były różowe i białe. Samochody, czyli duże koncerny jak Mercedes wprowadzają inne modele Mercedesa po to, żeby na przykład grupa docelowa mogła z nich się cieszyć. Jakiś czas temu była moda na startupy, właściwie cały czas jest, ale wtedy był taki boom, to było chyba 3 lata temu. I każdy z tych młodych biznesmenów, no wiadomo, ma marzenia, tak? Zazwyczaj te marzenia to są marzenia samochodowe. Jak nie Aston Martin nie chce być Jamesem Bondem, to znowu chciałbym mieć wymarzonego Mercedesa. Więc powstała taka nowa nisza, czyli wypożyczenia długoterminowe, które można było sobie wrzucić w koszta. Czyli generalnie, i to takie było zastępstwo leasingów. Oczywiście też były inne modele Mercedesa, które były dostępne dla młodych biznesmenów. Oczywiście one były tańsze niż te wszystkie bardzo wysokie, ale jednak to był Mercedes. Więc jak gdyby konsumenci podpowiadają nam jako Cool Hunterom swoje potrzeby i właściwie Cool Hunter zaczyna swoją pracę od tego, że musi mieć taką wiedzę też globalną na temat polityki, na temat ekonomii, na temat tego, co się dzieje, z racji tego, że moda jest wypadkowym właściwie tych wszystkich działań. Więc jeżeli sobie zobaczysz, mieliśmy kryzys jakiś czas temu i marka kupisz bardzo mocno weszła na rynek z ciuchami, które wyglądały jakby były sprane i były używane przez co najmniej 4 pokolenia. I to była taka moda bogatego kloszarda, ja to tak nazywałam. Nie była ona zbyt tania, no ale rzeczywiście jak gdyby dopasowała się do kanonów danego momentu, tak? Czyli mamy kryzys, nie kupujemy tyle, nie musimy tak wyglądać, tak, jak powinniśmy. Więc właśnie dlatego wydam dużo pieniędzy po to, żeby moje ubrania wyglądały na stare. No niekoniecznie, bo to jest też tak, że można było takie ubrania kupić w sieciówkach, tak, za grosze, tylko mówię akurat o tym, że on się wstrzelił w ten trend, który istniał. Zobacz, w latach 40. i nawet 50., w momencie, w którym my byliśmy już po wojnie, Amerykanie bardzo mocno jak gdyby naznaczyli się kartą w Europie, no i w momencie, w którym kobiety rzeczywiście w czasie wojny stały za maszynami, zastępowały mężczyzn w produkcjach, to w pewnym momencie, jak wojna się skończyła, powiedziały dość tego, my chcemy być kobiece. I nastał zupełny zwrot jak gdyby mody, rozkwit, odbudowa tego wszystkiego, co stało się podczas wojny i kobiety no przecież wyglądały wszystkie jak Marilyn Monroe. A dzięki temu, że mieliśmy drugą wojnę światową i dzięki tym różnym eksperymentom niestety operacyjnym i nie tylko na ludziach, zostały wprowadzone operacje plastyczne, zostały wprowadzone różnego rodzaju operacje endoprotezy i nie tylko, więc coś ta wojna jednak przyniosła, tak? Ale z drugiej strony zobacz na te kobiety, tak? One wyglądały wszystkie jak gwiazdy filmowe. I właściwie moda różniła się diametralnie od tej takiej burej, szarej podczas wojny, gdzie rzeczywiście te kobiety musiały się opatulić, iść do pracy, stanąć za maszyną i rzeczywiście pracować za mężczyzn. Więc zawsze jak gdyby ekonomia, zawsze polityka ma wpływ na modę. Czyli można by powiedzieć, że podczas wojny było takie prawdziwe raj na ziemi dla feministek, tak? Które by chciały kobiety wysłać do pracy. No i to jeszcze są czasy jeszcze wcześniejsze. Okej, okay, Aga, wiesz co, bo rozmawiamy, wiesz, o modzie, o stylizacji i tak dalej. Ja bym trochę chciał skręcić na naszą rozmowę w biznes, w kasiorę, wiesz, w keszowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc wiemy już, z jakiej branży jesteś, wiemy, co robisz. Gdzie nie włączysz telewizor, to ty wyskakujesz, albo jakieś media. Ciągle po tych radiach chodzisz, telewizjach i tak dalej. Ale opowiedz nam trochę w ogóle, po pierwsze, skąd się wzięłaś ty jako przedsiębiorca, no bo ja sobie, no,
potrafię wyobrazić chłopaka, powiedzmy 15-letniego, który marzy o własnym biznesie i tak dalej, i tak dalej, ale wyobrazić sobie młodą dziewczynę, która od najmłodszych lat już marzy o biznesie, o byciu samodzielną i tak dalej, to troszeczkę nie bardzo, więc opowiadaj, skąd się to u ciebie wzięło, a potem gdzieś dojdziemy, gdzieś do tego, czym się charakteryzuje być na takim rynku, no bo umówmy się, to jest nisza, to jest taki produkt no, dla bardzo specyficznego klienta. Mam wrażenie, znaczy wrażenie, wiedzę, wiem, że to jest chyba przyszłościowy temat, no bo im nasze społeczeństwo będzie bogatsze, to też będzie więcej pracy dla takich ludzi jak ty, czy pracy w doradztwie. Będzie można łatwiej skeszować tą wiedzę, to doświadczenie, ale zacznijmy po kolei. Agnieszka, 15 lat, liceum. Kim chciała zostać? Ja tak naprawdę liceum kończyłam na kierunku pedagogika i psychologia. Było takie liceum, które miało takie już ukierunkowanie, więc gdzieś te dzieciaki zawsze ze mną były. Miałam zajęcia z dzieciakami w przedszkolu, miałam zajęcia w szkole. Skończyłam liceum, po czym poszłam i zaczęłam studia związane z zębami. Rzeczywiście... Okej. Widzę, że konsekwencja nie jest twoją mocną stroną. O, może tak to powiem. Powiem tak, cała moja rodzina jest stomatologiczno-medyczna i zawsze, wiesz jak to jest, jak są marzenia rodziców. Poczekaj, czyli te rozmowy o zębach przy obiedzie cię nie odrzuciły od tego zawodu. Znaczy, no powiem tak szczerze, że pracowałam w nim, ale jak gdyby to był taki zawód, który zamykał, tak? Dochodziłam do pewnego, znaczy ja ci powiem tak, że różne są osobowości, ja jestem taką osobowością, która cały czas chce więcej. W tym zawodzie dochodzisz do pewnego momentu, powiedzmy kulminacyjnego, nie wiem, robisz coś super, i jak gdyby cały czas robisz to samo. W tym zawodzie, który mam teraz, cały czas zaskakują cię ludzie nowymi pomysłami, nowymi potrzebami. Cały czas czuję, że się rozwijam i to jest właśnie piękne, ponieważ nie stoję w miejscu. No, zaskakują cię tym, że nie zapłacą faktury na przykład. O mój ty panie, no to jest taka codzienność. I rzeczywiście muszę powiedzieć, na przełomie lat 12, jak i pracuję z klientami, którzy są w Polsce i mają biznesy w Polsce, i klientami, którzy są za granicą, zwłaszcza Polacy, to jest taki temat, który właśnie dzisiaj rano poruszyłam z jednym z moich kolegów i on mówi, słuchaj Agnieszka, czy ty też tak masz, że ludzie na przykład przyciągają ci płatności faktur? Powiem szczerze, że to jest takie bardzo nieeleganckie. Ja uczę savoir-vivre w biznesie i w momencie, w którym my szanujemy pracę drugiej osoby, mamy szacunek do jego czasu poświęconego, to nie ma takiej sytuacji na przykład u kontrahentów, którzy powiedzmy są w Londynie czy w Niemczech, tak? Oni, jeżeli rzeczywiście nie mają tej płynności finansowej, potrafią zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, moja płynność finansowa na dzień dzisiejszy, powiedzmy, nie jest zbyt ciekawa, ponieważ czekam na spłynięcie kolejnych faktur, proszę poczekaj 2-3 dni i sprawa się załagadza. Żeby każdy kontrahent miał takie umiejętności miękkie na takim wysokim poziomie, że jest ci to w stanie powiedzieć, ale przeważnie to jest tak, a zapomniałem, bo byłem na wakacjach, czy gdzieś tam złamałem nogę. Się tego w mojej szkole, żeby właśnie tak miękko też z ludźmi w ten sposób rozmawiać, ponieważ relacje w biznesie są najważniejsze. Jeżeli jest zaufanie w biznesie, są relacje odpowiednie, to wtedy ten biznes jakby jest, cały czas ewoluuje, idzie do przodu. I w momencie, w którym my rzeczywiście dzwonimy i mówimy, wiesz co, zapomniałem, bo byłem na wakacjach, to druga strona, postaw się w jej sytuacji, może się poczuć zlekceważona. Już nie mówię o tym, że tam powiedzmy księgowa już dzwoni co 5 minut i mówi, słuchaj Agnieszka, już tam musimy działać. No, ale z drugiej strony właśnie to jest ten taka etykieta biznesowa, że zaczynając współpracę pomiędzy sobą, pamiętamy o wzajemnym szacunku i tego też uczymy w szkole. No tak, tak by był, wiesz, idealny świat by tak wyglądał, niestety na co dzień musimy walczyć. Czyli co, nudziło ci się będąc stomatologiem?
Znaczy, ja nie byłam stomatologiem, tylko protetykiem, z racji tego, że ja nie lubię krwi. Na pobieraniu krwi mi leje, do tego się przyznam. Więc nie lubiłam krwi i to była bardziej taka część, można by powiedzieć, artystyczna, więc moje zęby chodzą po świecie. Fajnie, że chodzą. Z tym, że w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie jest jednak to. Poszłam na. A to nie jest tak, że tutaj skalować się można poprzez dobrą jakość, to znaczy, że na początku te twoje produkty kosztują X, a potem 2X, 3X, 10X. Czy to nie jest aż tak bardzo rozróżnione? Załóżmy, że będziesz najdroższym protetykiem w całej Polsce, to sobie na Porsche pewnie nie będziesz mogła pozwolić. To nie jest tak, ponieważ to jest tandem pomiędzy stomatologiem a protetykiem i wygląda to w ten sposób, że nawet jeżeli skończysz najlepsze kursy i najlepsze szkoły, a ja akurat z racji tej pokoleniowości miałam takie możliwości, dziękuję za to, to generalnie rzecz biorąc cena jest taka, a nie inna, czyli mamy cenę rynkową i ani nie możemy zaniżać, bo wtedy psujemy ten rynek, ani nie możemy jej zawyżać, bo czasami jest tak, że po prostu te produkty są już nieosiągalne. My w dniu dzisiejszym mogę Ci powiedzieć jedynie, że to akurat bardzo pomaga mi przy pracy wizerunkowej z moimi klientami z racji tego, że no, znam się na tym. I w momencie, w którym przychodzi do mnie pan młody albo polityk, który nie ma całego boku prawego zębów i uśmiecha się i mówi, będę w telewizji, mówię, oj, musimy zacząć od tego, Łapcie mnie z że lewego profila, tak? tak, z tego, że uzębienie to jest też ładny wyraz twarzy i przede wszystkim mówi się, nie sepleniąc, tak? Bo często wady na przykład uzębienia, które pokutują później w wieku starszym, Jasne. powodują bardzo, bardzo dużo problemów w komunikacji, na przykład wpływie sepleniu. Jasne, okej. Ale co, czyli ten zawód rozpoczęłaś, działałaś i coś ci brakowało, więc skąd taki pomysł, żeby tak radykalnie zmienić, że tak powiem, stronę? Bo wiesz, ja jestem taki strasznie długodystansowy. Ja jak sobie coś planuję, to tak wiesz, tak kroki sobie układam na najbliższe 20 lat i wiem, że dopiero po 10 latach będę w czymś taki dobry, że będę zdobywał rynek i tak dalej, i tak dalej. A ty zdecydowałaś na zrobienie takiego pivota, czyli no de facto te lata studiów, praktyki, czytania i tak dalej, to tak trochę i zaczynam wszystko od nowa, więc skąd to się wzięło? Nie żal ci było tego całego czasu? Chęci rozwoju. Amerykanie tak naprawdę przeciętnie 3 razy w ciągu swojego życia zmieniają zawód. Osiągnęłam już jak gdyby taki punkt, że stwierdziłam, że już tutaj więcej jak gdyby nie mogę się rozwinąć, więc poszłam na charakteryzację filmową, teatralną. Później poszłam do Jaruzelskiej, Moniki. No i jakoś tak się wydarzyło, że poprzez te wszystkie moje fashion weeki w Łodzi, przy których pracowałam, telewizja, przy której pracowałam w stylizacji, potem miałam praktyki w magazynie, w InStyle, w Elle. Jakoś to cały czas spowodowało, że chciałam więcej i więcej i więcej i więcej. I taki ciągły głód tego, co tak naprawdę powoduje, okej, już gdzieś tam masz ten punkt kulminacyjny i możesz jak gdyby z tego korzystać. No więc złożyłam dokumenty do St. Martin's School w Londynie. No i się tam dostałam, tak? Jak pojechałam tam, to muszę powiedzieć, że nie za bardzo mi się chciało wracać. I tego, że zupełnie inaczej się tam studiuje, słuchajcie, tam otwierają bardzo mocno głowę. Tam nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby na przykład wziął sobie zajęcia z filozofii, będąc na przykład na kierunku bardzo ścisłym. Więc tak naprawdę tam się wybiera też program, którym chce się iść, tak? Więc tam wzięłam sobie style coaching, dress code, składanie magazynów modowych, cool hunting i tak powolutku, powolutku, powolutku sobie studiowałam. W pięknym budynku, zresztą naprzeciwko sławnego dworca, gdzie jest niewidoczny peron Harry Pottera. Codziennie przez niego przechodziłam, więc i tak naprawdę wspominam to o tyle fajnie, że na tych studiach masz przekrój całego świata, bo ja mam koleżanki z Brazylii, z Argentyny, z Egiptu, z Francji, z Hiszpanii,
I siadasz, patrzysz na to zdjęcie i mówisz, Boże, cały świat na jednym zdjęciu. No i rzeczywiście wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, że nie za bardzo mi się chciało stamtąd wracać, no ale ponieważ mam drugą połówkę, która powiedziała do mnie, słuchaj, Polska jest bardzo rozwojowym krajem, też trzeba tutaj coś zrobić. No to spakowałam się w jedną torbę i wróciłam. Jak wróciłam, to mówię sobie, o, widzę, że jest taka nisza tak naprawdę na rynku i nikt nie chciał się w tamtych czasach zajmować stylizacją mężczyzn. My bardzo galopowaliśmy w kierunku rozwoju, startupów, biznesów zagranicznych, bardzo mocne jak gdyby, i teraz jeszcze cały czas tak jest, rolnicy wychodzą na plan pierwszy, tak? Czyli generalnie to już nie są rolnicy, to są właściciele ziemscy, którzy robią no, dość duże i lukratywne biznesy w Polsce i za granicą. No umówmy się, że to się troszeczkę zmienia. No więc pamiętam mojego pierwszego klienta, który przyszedł i mówi, Boże, Pani Agnieszko, te dżinsy to trzeba prać? Ja myślałam, że to się wyrzuca po miesiącu, jak tam samo stoi w kącie. Ja mówię sobie, mój ty Panie. No więc pamiętam, że były takie czasy, pewnie Ty też je pamiętasz, że pielęgnacja męska i dbanie o swój wygląd, to mówiło się o mężczyźnie wtedy, przepraszam, że to powiem, homoseksualista albo pedał. Potem wszedł taki stereotyp, że to jest mężczyzna metroseksualny, a teraz już doszliśmy do tego, co tak naprawdę jest za granicą, czyli mężczyzna, który jest biznesmenem, jest zadbany. I to jest też tak, że my przez te lata komunizmu, no niestety było to tak, że wszystko komunizm nam wyplenił, tak? Mamy siedziały, tam dziergały na drutach, szyły, wyciągały z przekroju różnego rodzaju tam wykroje. I taki był komunizm, taki był czas u nas, tak? My niestety jak gdyby tą etykietę biznesową, robienia biznesu zamykaliśmy na wódce, na tatarze, na śledziku, przybijaniu tak sobie piątki. Ale to nie były biznesy, to nie były biznesy, to była komuna, to było załatwianie sprawy między różnymi urzędnikami. Agnieszko, obróć trochę komputer w bok, bo wiesz, coś słońce, o, super, bo tak słońce świeciło, byłaś jak za mgłą, ale już wróciłaś. Właśnie, to nie były biznesy, to były, wiesz, jakieś takie załatwiania sprawy między dwoma urzędnikami i tak dalej, pod stołem, gdzie trzeba się napić i tak dalej, i tak dalej. A teraz w zasadzie od 20 lat dopiero się możemy bogacić, no w sumie to już 30 lat, ja pierdzielę, ale to, no, muszę się przestawić, bo to się ma już w głowie 20 lat temu, nie? I tak na dobrą sprawę, teraz się bogacimy i teraz już jesteśmy w miarę bogaci, będziemy jeszcze bogaci, bo nie sądzę, żeby przez najbliższe 5, 10, 15 lat gdzieś mamy ten trend i to prawo nie jest jeszcze jakieś tam super złe. Będziemy się bogacić i pewnie będzie więcej ludzi. A wiesz co? Nisza męska, o której mówiłaś, mi się wydaje, jest idealnym celem, ponieważ no, mężczyźni to są przeważnie tacy autystyczni, którzy no, nie do końca sobie potrafią dobrać ubrania. Poczekaj, skończę myśl. I druga rzecz, nie potrafią, nie do końca im zależy i umówmy się, przeważnie to kobiety ubierają mężczyzn. Żony, dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. I ja na przykład znam kolegę, który jest naszym wykładowcą, który po prostu nawet i z oszczędności czasu właśnie ma gdzieś jakąś koleżankę, taką jak ty, której normalnie wynajmuje, ją płaci, raz z nią gdzieś tam na 2-3 godziny poszedł na zakupy i sobie kupił 7 czy 10 kompletów od poniedziałku do niedzieli, załóżmy, tak? I ma w szafie pod numerem komplet 1, komplet 2, komplet 3, komplet 4 i jak robi zakupy, teraz to tylko wysyła SMS-a, brakuje mi dwóch, bo coś tam się popsuło i weź mi dokup 7 kompletów czy 3 czy 9 i muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Ja całe życie tak miałem, że sobie raz na rok robiłem zakupy, czy raz na dwa, tam wiesz, 10 par spodni i 40 podkoszulek i to po prostu sobie gdzieś tam leżało, a dzisiaj to szczerze powiedziawszy też bym wolał zlecić komuś zrobienie zakupów, to bo jeżeli ja miałbym cały dzień zmarnować na wiesz, wyjściu do sklepu, to pewnie zrobiłbym to źle, zrobiłbym to drożej, a przecież mógłbym sobie w tym czasie siedzieć przed kamerą i rozmawiać z tak miłymi ludźmi jak ty na przykład i tworzyć jakiś wartościowy content.
Na pewno drożej, bo my mamy stały budżet, którego ja się muszę trzymać, więc tak naprawdę mój klient nie zastanawia się nad tym, czy do sklepów, których my idziemy, czy my się zepniemy w tym budżecie, czy nie. To jest moje zmartwienie. To jest rzeczywiście gdzieś tam po mojej stronie. I co do tych mężczyzn, to też bym się nie zgodziła z racji tego, że my też pracujemy na struktogramie. Struktogram to jest, jak pewnie wiesz, Nie kolory wiem. mózgu, które zostały określone przez jednego z psychologów amerykańskich, czyli czerwony, zielony i niebieski. Każdy gdzieś tam się czymś bardzo mocno charakteryzuje. Więc są mężczyźni, którzy wolą zlecić to swoim żonom z wygody, są mężczyźni, którzy wolą iść sami i tak naprawdę bardzo szybko łapią wszelkie informacje i uczą się, bo zadaniem mojej szkoły, moich szkoleń, zadaniem pracy ze mną, to tak naprawdę też troszeczkę edukacja taka modowa, bo to nie sposób jest non-stop do kogoś dzwonić i mówić: słuchaj, brakuje mi 6 kompletów, brakuje mi 7 kompletów. W momencie, w którym tak naprawdę osoba trafia do mnie, robimy taki czystkę szafy, jak ja to mówię, i ona zostaje na 1,5 miesiąca do 2 sama. Często jest tak, że osoby, które mają tendencję do chomikowania rzeczy, stają przed tą szafą, i ja wiem, że tam jest mnóstwo tych rzeczy jeszcze w tej szafie. Stają przed tą szafą i mówią: Boże kochany, ja nic nie mam, ja nie mam co się ubrać. I one mają poczucie bezpieczeństwa w momencie, w którym rzeczywiście tych rzeczy jest opór, pomimo tego, że ich nie noszą. I to jest często i kwestią taką psychologiczną, więc my pracujemy sami ze sobą, pracujemy też przy pomocy ze mną. Często jest tak, że ja mam osoby po ciężkich chorobach, mam mamy, które są po porodach i stajemy na nogi, mam panie, które są po poronieniach, mam panie, które gdzieś są po rozwodach, mam starsze panie, mam też mężczyzn, bo to nie jest tak, że mężczyźni nie przeżywają swoich zakrętów życiowych. Oczywiście, że przeżywają. I to bardzo mocno. Mam na przykład panów, którzy Nawet bardziej. no mogę powiedzieć, że tak, No, zwłaszcza ilość samobójstw kobiet i mężczyzn o tym wskazuje, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że na przykład, jeżeli gdzieś zmieniają pracę, to potrzebują wsparcia, czasami wstydzą się przyjść do swojej małżonki i powiedzieć: słuchaj, ja potrzebuję chwilę pomyśleć o sobie, stanąć na nogi, pójść chociażby, nie wiem, porozmawiać z kimś, pójść na zakupy, pójść do fryzjera, pójść pomyśleć o sobie, ponieważ takie zajęcie ze mną to przede wszystkim jest troszeczkę takiego zdrowego egoizmu, czyli ja. Ja w momencie, kiedy my zaczynamy pracę, albo zaczynałabym pracę z tobą, to ty jesteś dla mnie najważniejszy. Twoje potrzeby, twoja praca, twój dobry humor, to, żebyś rzeczywiście wyciągnął z tego spotkania jak najwięcej i żebyś przełożył go później na pieniądze, czyli pójdziesz na jakieś spotkanie, pójdziesz na audycję, pójdziesz do telewizji i wszyscy powiedzą: o, nie dość, że ten człowiek tak mądrze mówi, to jeszcze dodatkowo świetnie wygląda, jest taki miły, ma taki ładny timbr głosu, wszystko jest tak jak trzeba. A potem I na tak. nich głosujemy i wychodzi jak wychodzi, nie? Ojej, ale popatrz, jaka była mobilizacja teraz. Po prostu wszyscy poszli praktycznie na taką frekwencję jak nigdy. No i muszę powiedzieć, że no pewne są rzeczy, które są dobre, a pewne rzeczy, które nie są dobre, no wiadomo, tak? Nie wiem, czy my kiedykolwiek będziemy zadowoleni. Myślę, że musi minąć całe jedno pokolenie, żeby rzeczywiście ta stara gwardia gdzieś nie wnosiła takich swoich zaszłości, tak? A my znowu galopując do przodu, młodzi ludzie cały czas otwierają swoje umysły i chcą więcej. Niestety. Okej, dobra, czyli co? Źle potrzeby mężczyzn tutaj ja, że tak powiem, zakwalifikowałem? Znaczy, ja powiem tak, jest tych mężczyzn troszeczkę. Są mężczyźni, którzy w momencie, w którym idziemy na zakupy, wyrzucamy to, co jest niepotrzebne i robimy taki nowy początek. Z racji tego, że style coaching to jest taka psychologia wizerunku. My zaczynamy w punkcie A i kończymy w punkcie D i nigdy się nie cofamy do tyłu. My po prostu doprowadzamy do tego punktu D. I od tego punktu D już ktoś robi grubą kreskę i zaczyna od początku. I są mężczyźni, którzy tylko potrzebują impulsu w postaci tego, że ktoś mówi: OK,
teraz się zajmuję tylko tobą. I oni bardzo szybciutko się uczą i tak naprawdę to są zazwyczaj mężczyźni, którzy gdzieś są bardzo samodzielni z racji tego, że są bardzo opiekuńczy, często swoją uwagę przekładają na żonę, na dom, na biznes, na resztę. I w momencie, w którym my rzeczywiście dajemy im opiekę, to mkną do przodu. Są mężczyźni, którzy tak naprawdę z racji wygody wolą, żeby rzeczywiście ten budżet wydawany na siebie nie obciążał gdzieś budżetu domowego i odkładają tą kwotę i tak naprawdę nie zaprzątają jak gdyby takimi zakupami małżonki, czy nie zaprzątają jak gdyby domu. Tak? To jest w ich obrębie. Są mężczyźni, tak? A którzy dominują? Bo wiesz, ja ciągle staram się gdzieś dojść do tego, jak wygląda ten rynek. Takiej stylistki, czy w ogóle stylizacji. I wiesz, próbuję to sobie wyobrazić, bo nie mogę tego brać troszeczkę przez swoje soczewkę, przez siebie. Nie mogę tego brać, bo no ja nie jestem przeciętnym facetem, tak? I ty ciągle wracasz do tego budżetu. Wiesz, mnie na przykład budżet, no okej, są pieniądze, to się zapłaci, tak? Bo się ma pieniądze, to się wydaje, tak? Ale skoro wracasz ileś tam razy do tego budżetu, to co? Ten budżet w tej branży jest taki ważny, że tak podkreślasz dwa, trzy razy? On jest zaplanowany, czyli to nie jest tak, mam pieniądze, to teraz idę i kupuję. Nie, jeżeli mamy odpowiednią bazę, czyli na przykład bazę zakupową, którą mamy w szafie, po co bezsensownie wydawać te pieniądze? Lepiej je wydać na coś innego, a mieć to, co jest tak naprawdę potrzebne i jasne, to, co zwyczaj nosimy. Znaczy, ja nie mówię, że wszyscy mężczyźni są tacy sami, wszystkie kobiety są takie same. Na pewno jest różnica pomiędzy style coachem, stylistą, a personal shopperem. To są zupełnie trzy różne branże. Okej. To musisz tak, wiesz, tak... Jak komuś, który pierwszy raz słyszy te słowa, wytłumaczyć, czym to się różni, bo to wiesz. Personal shopper to jest osoba, która chodzi z tobą na zakupy, czyli generalnie mówi, słuchaj, nosi tam torby z tobą, nie, i mówi, słuchaj, fajna zielona koszulka, bierzemy. Okej, dobra. Stylista za granicą, to jest artysta. On siada w studiu, on robi sesje zdjęciowe, on robi piękne zdjęcia, stylizuje. Tak. Często te stylizacje wyglądają zupełnie nierealnie, zupełnie one są odrealnione od dnia codziennego i właściwie oglądamy potem Playboya i mówimy sobie, kurczę, tylko para butów, nie, i jedna tam bransoletka i wielka mi stylizacja, nie? No. Ale od tego jest stylista. Stylista jest od tego też, potem jest osoba, która zajmuje się tak naprawdę stylizacją do filmów. I to jest zupełnie też inna branża. I style coach, który zajmuje się osobami, tak jak mówię, biznesmenami, którzy przykładają ten wizerunek na swój sukces, bo w momencie, w którym wychodzisz na scenę, musisz właściwie komunikować. Jeżeli wyjdziesz ubrany od góry do dołu na czerwono i spotkasz taką osóbkę jak ty, to dziękuję, nie słucham go, mam dość. I to też jest tak, że osoby, które są niepełnosprawne, osoby, które są po różnych właśnie porodzie, chorobach, które chcą osiągnąć cel, zgłaszają się do nas, czyli tak naprawdę te wszystkie, które chcą przepracować pewną drogę do momentu, gdzie ja mogę powiedzieć, słuchaj, już ta nasza droga się na tyle skończyła, że możemy tylko od czasu do czasu się Dobra. Spotykać. A czy skoro już trafiłaś do tej branży, działasz kilka lat ładnych, no osiągnęłaś dużo w tej branży. Teraz pytanie jest takie, czy tutaj nie masz tego samego problemu, który był przy zębach, że też to są usługi, które trudno się skaluje? Nie, ponieważ z zębami to wygląda tak, że odpowiedzialność jest ogromna, ponieważ w momencie, w którym zrobisz rzeczywiście złe zęby, to są różne zwyrodnienia, problemy, cudawianki chorobowe. Tutaj ta odpowiedzialność jest mniejsza, ale też jest ogromna, ponieważ jeżeli kogoś wypuścisz i tylko dostanie opinie negatywne i go obsmarują od góry do dołu, no to komu się dostaje? Mnie.
No, tobie. Tak. Wiesz, ty nawet sobie nie potrafisz wyrazić, jaka potrafi być burza, jak sfotografują ci połowę koszulki, nie? I wtedy kontekst tego zdania, które się sfotografowało, bez tego na dole jest, nie? Może zrobić problemy, nie? Więc ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale co, czyli, bo ja się ciebie zapytałem o skalowalność, czyli powiedzmy zyskowność, żeby jednak gdzieś tam finansowo na tym lepiej wychodzić, a ty trochę skręciłaś do odpowiedzialności, czyli co, miałem rację troszeczkę, że trudno to skalować? Ja zaczęłam od odpowiedzialności, z Okej. racji tego, że później, jak ty mówisz o tej skalowalności, to jest też tak, że w zależności od tego, jak jesteś dobry, ta skalowalność jest inna, nie? Okej, Tak czyli tak samo jak przy zębach, tylko te różnice cenowe od przeciętnej osoby, a bardzo wykwalifikowanej, to jest duża większa różnica, jeżeli chodzi o zarobki, tak? powiem tak, na takim bardzo prostym przykładzie. Jeżeli masz młodego dentystę, który zaczyna czy protetyka, który zaczyna w takim normalnym zakładzie protetycznym i przychodzi pani i chce zrobić protezę, to tak naprawdę robisz tą protezę, tak? W momencie, w którym ona potrzebuje już koron porcelanowych albo potrzebuje już licówek, które będą wyglądały jak naturalne. Licówki to są takie nakładki na zęby, żeby zmienić tak naprawdę kolor, kształt. Więc żeby one wyglądały jak naturalne, to już jak gdyby trudność wzrasta i kwota za materiał, za czas, za wiedzę, wiadomo, że jest inna. W momencie, w którym ja wypuszczam moich studentów i oni idą sobie w świat, a mam zajęcia z młodymi projektantami, właśnie z school huntingu, gdzie oni przychodzą i mówią: Boże, kochany, teraz stworzymy taką kolekcję zielonych koszulek. Ja mówię, a czy ty sobie zrobiłeś analizę rynku, czy one będą się sprzedawać, do jakiej grupy docelowej chcesz trafić z tymi koszulkami? Tak naprawdę, jaka ma być kwota za te koszulki? Czy ty masz sponsora na to, żeby rzeczywiście ten pokaz mody powstał? Czy chcesz wprowadzić to na rynek polski czy zagraniczny? Więc oni zaczynają myśleć, że to nie jest takie proste, że my tylko zrobimy coś pięknego i teraz wszyscy przyjdą i powiedzą och i ach. I tak jak malarz, będą może żyć, a może sprzedadzą, a może nie sprzedadzą. No No niestety potem się nie. wyrobią jak Van Gogh, tak? Któremu się nic nie udało sprzedać, bo się w czasy trochę nie wstrzelił. O, jesteś okrutny. No tak, no malarz, wiesz, wielka kariera tylko po śmierci, nie? No to tak, nie wiem, czy jakikolwiek artysta by chciał taką karierę. Jesteś okrutny. No więc wracając do tego, w momencie, w którym masz stylistę, bo dużo jest takich kursów stylistycznych i też dużo jest studiów, kursów stylistycznych, gdzie masz je powiedzmy godzinne lub dwugodzinne, które bardziej są skierowane do takiego odbiorcy, który indywidualnego, który nie chce korzystać z moich usług, a chce na przykład sam nauczyć się pewnych rzeczy, bo my mamy też szkolenia makijażowe, bo makijaż też jest bardzo ważny i dla mężczyzn, czy dla kobiet, bo mu panów się maluje do wyjścia do telewizji. No tak. Tak? Tak, maluję się. Kiedyś przeżyłem, wbiegam troszeczkę, no nie to, że spóźniony, ale tak troszeczkę zadzwonił do mnie telefon, czy mogę być 15 minut wcześniej? I to tak było mało czasu, sobie wbiegłem do tej stylizacji, usiadłem i mnie trzy dziewczyny, szybko, 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 szybko. Jak już byłem przed kamerami, to jeszcze nie zdążyłem oddechu uspokoić, więc znam ten temat. Tak, dokładnie tak. Więc tak naprawdę, wracając do tematu związanego z makijażem, związanego z kursami, które są dwugodzinne, trzygodzinne, jeżeli takie osoby później idą i biorą odpowiedzialność za panią, która powiedzmy ma głęboką depresję, bo ma 140 kilo, trzeba ją ubrać, ona Trzeba ma ją się poczuć odchudzić, lepiej. Agnieszka, trzeba ją odchudzić, a nie sprawiać, Nie. żeby ona dobrze się czuła, będąc taką grubą. Niekoniecznie, bo tak naprawdę, jeżeli ona doszła do takiej wagi i ona chce taka być, to ona jest akceptowana przez społeczeństwo, i jeżeli ona to akceptuje, to my musimy też to zaakceptować. Nie, nie Właśnie w tym musimy. rzecz polega na tym, że jeżeli ktoś jest na przykład bardzo szczupły i nie potrafi przytyć, to nie będziemy mu przychodzić i mówić: Słuchaj, przytyj koniecznie, bo ja nie potrafię cię ubrać. Tak, bo jeżeli jesteś anorektyczką, no to wiesz, to przytyj. Nie?
anorektyczka, no to choroba już. No, Ale są otyłość takie. też jest chorobą. I powiem ci, że kwestia tego tak naprawdę zaakceptowania to jest pierwszy punkt, którego się uczymy. Później, w momencie, w którym akceptujemy na przykład zmiany wagi przy osobach chorych na tarczycę, raz są szczupli, raz są grubi, raz są szczupli, raz są grubi. I my pokazujemy i dajemy im takie poczucie spokoju, że pomimo tego, że tam 2 kg w tą lub w tą zawsze wyglądają świetnie, to te osoby po prostu zaczynają skupiać się na innych rzeczach, które są w tym danym momencie ważniejsze niż ten wizerunek, bo wiedzą, że ktoś o ten wizerunek jest odpowiedzialny i on zawsze zadziała. I tak właściwie clou całego tego naszego wywiadu to, wracając do tego wszystkiego, akceptacja to jest to, czego się uczymy u mnie, świadome zakupy. Poukładanie sobie tych zakupów na zasadzie takiej, że to nie jest emocjonalne podwyższenie swojego dobrego samopoczucia, bo dobre samopoczucie mamy w momencie, w którym się spotykamy z kimś albo rzeczywiście nagradzamy się za jakiś sukces, a tak naprawdę świadome kierowanie swoim wizerunkiem, żeby dotrzeć do grup docelowych, które mają nas kupić. Jasne, czyli wracając do tego mojego skalowania, bo trochę tak odbiegliśmy, czyli co? Marka osobista, doświadczenie, rozpoznawalność, a potem edukacja, szkoła. I to jest ten model, sposób na skalowanie, który gdzieś tam wprowadzasz. Dobrze kojarzę? Rozpoznawalność tak naprawdę przyszła sama z sobą, z racji tego, że O, wcale nie musiałam na to pracować, tak łatwo mi to poszło. ja po prostu lubię radio, lubię telewizję i współprowadziłam swoją audycję przez 2 lata. Bardzo często też zdarza mi się w polskim radiu, zdarzało mi się, bo teraz już jestem rzadziej, bo jednak Gdynia, Warszawa to są kilometry, które ja pokonuję. Więc z tą popularnością wygląda to tak, że ona pomaga, ponieważ wiadomo, jak się chwalimy, to mamy łatwiejszą sprzedaż. Jeżeli pokazujemy ludziom, że jesteśmy fajni, pokazujemy ludziom z drugiej strony, czyli to jest to też, czym się zajmuje szkoła. Czyli pokazywanie też w social mediach właściwie tej osoby i opakowanie tego produktu tak, żeby trafił do odpowiedniej grupy docelowej. I muszę powiedzieć, że wracając do tej mojej rozpoznawalności, po prostu to przyszło też z zainteresowania. Dlatego mnie ten cały czas świat fascynuje, bo ciągle coś można nowego w nim stworzyć. Jak nie audycje, które są związane jak być dżentelmenem, do szkolenia. Teraz mamy osoby głuchoniemy, niedowidzące, kobiety z przemocy domowej, dzieci z wykluczenia. Mamy osoby, które przygotowujemy, właściwie całe lato przygotowywaliśmy razem z chłopcami pracy do podjęcia pracy. Więc to są zupełnie inne grupy docelowe niż biznesmeni, którzy robią twardy biznes. Pytają się mnie: Pani Agnieszko, jestem w ambasadzie, od której strony zacząć z tymi sztućcami, bo ich jest 12? Od zewnętrznej. Tak, dokładnie tak. I to jest zupełnie coś innego, tak? Gdzie stylizacja czasami gwiazdy ma przynieść zupełnie też inny efekt, ponieważ no, ona ma wzbudzać sensację, ma mieć zawsze coś nowego, ona zawsze się ma sprzedawać. Wyjazdy z dziećmi, tak? Skreowanie wizerunku, to o czym rozmawialiśmy i mówiliśmy. My wyjeżdżamy co roku na Cypr, na Maltę. Dzieci uczą się historii Polski poprzez modę. Czyli mówimy im właśnie o II wojnie światowej, jakie materiały zostały wprowadzone, dlaczego, kiedy są operacje plastyczne wprowadzone, co spowodowało obalenie Bastylii, dlaczego na Czerwone. przykład Wersal ma tyle komnat, co się stało, że kobiety podczas baroku były zaszywane w suknie, skąd się wzięły perfumy. Zaszywane? Tak. Że to, że sukienka była zaszyta, a potem trzeba było to rozpróć, żeby ściągnąć? Znaczy, no, panie w ogóle się nie myły. Zacznijmy od tego, że perfumy powstały w Paryżu, we Francji, po to, żeby zagłuszyć zapachy naturalne, które tak naprawdę no, gdzieś tam były, pudrowały się.
było mnóstwo chorób. Były peruki, które mi zakrywały na choroby skóry głowy. Były złote tacki do zabijania insektów i to była najlepsza zabawa. A poza tym, nie wiem, czy wiesz, czy pamiętasz, tak naprawdę komnat w Wersalu jest mnóstwo, bo w momencie, w którym w jednej komnacie, gdzie się sikało i robiło różne inne cuda, nie można już było wytrzymać, to zamurowywano i dobudowywano nowe. No i było, tak naprawdę ludność już była tym zmęczona, bo było mnóstwo chorób, tak? Z racji tego, że do rzeki wrzucano i trupy, i ekstrementa, i się myto, i pobierano tam wodę do picia. Więc to jak gdyby historia cały czas nam pokazuje, jaka była potrzeba stylistyczna, jaka była potrzeba w danym momencie, ponieważ Napoleon przyszedł, obalił wszystko i panie zupełnie ubrał inaczej. Tak samo z Coco Chanel, tak? Przecież Coco Chanel zupełnie zmieniła styl, który jest właściwie do dnia dzisiejszego tym takim stylem najbardziej krytycznym. Pytanie, czy ona zmieniła, czy po prostu ludzie na tyle zmienili swój pogląd, że taka dziewczyna, a nie inna, mogła sprzedawać swoje produkty, tak? No bo gdyby ludzie nie zmienili swoich upodobań, no to by nie kupowali tych produktów. Teraz pytanie trochę, co było pierwsze, kura czy jajko, tak? Mi się wydaje, że to jednak przedsiębiorcy odpowiadają na potrzeby konsumentów, a nie odwrotnie, tak? Że konsumenci odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców, więc tu nie do końca się zgodzę, że to te osoby zmieniły. One po prostu były takim symbolem tego, że się trendy zmieniły i po prostu wygrały konkurencję w przewidywaniu tego, jakie będą zmiany społeczne. O, czy upodobania. No też, racja. W tym kierunku. Racja. No to jakie będą w takim bądź razie zmiany w przyszłości, no bo de facto troszeczkę z tej branży jesteś, czyli tak gdzieś siedzisz przy tym Excelu, ściągasz różne dane sprzedaży różnych spółek, pewnie płacisz łapówy, żeby tam podprowadzali, że sprzedaliśmy tyle czerwonego, tyle zielonego i wiesz trochę lepiej, oczywiście żartuję, i gdzieś trzeba to przewidywać, bo ja mamy taką, no już wykładowczynię, ale pamiętam jak rozpoczynaliśmy Azbiro, pierwszy rok działalności, 12 studentów i właśnie wśród nich była Ula, która no miała tak 60 pracowników i szyła suknie wieczorowe, projektowała i szyła suknie wieczorowe. I ona mi na przykład opowiadała coś takiego, że jak ona zaprojektuje sukienkę, to nie może jej opatentować, bo ten proces patentowy trwa ileś tam czasu i w tym czasie się już moda zmieni, że ona jej nie sprzeda. Ja jestem chyba za prostym człowiekiem, no bo to poczekaj, sprzedasz to w marcu, a nie sprzedasz tego w listopadzie albo w marcu za rok, bo aż tak się bardzo zmieniają te upodobania. Ona mówi, no tak, sprzedaż będzie powiedzmy 40% gorsza, czyli już mi się to nie będzie w ogóle opłacać. I wiesz, jeżeli jestem w branży, gdzie te upodobania zmieniają się rzeczywiście tak szybko, no to jest straszna branża i jak rozumiem, ty te takie trendy różne też potrafisz przewidywać. Czyli jeżeli ktoś projektuje i produkuje jakieś ubrania, to dzwoni, cześć Agnieszka, jakie teraz buty robimy, bo mi się nic nie sprzedaje, tak? To ty też potrafisz na takie pytania odpowiedzieć. Znaczy jest coś takiego jak przy Centrum Prognozowania Trendów i z tego korzystają kulhanterzy i z tego korzystają też projektanci dużych firm jak LPP czy duże domy mody jak Chanel czy Dior czy Barbery. I w momencie, w którym rzeczywiście to jest tak, że oni zawsze wprowadzają krótką serię, jako taką, można by powiedzieć, serię rozpoznawczą. Jeżeli ona się przyjmie i rzeczywiście ludzie zaczynają kupować, to wpuszcza się na rynek tego więcej, więcej, więcej i ona sobie gdzieś tam kiełkuje i trwa przez 4 lata. To nie jest tak do końca, że ten model tej sukni pani powinien być opatentowany. Na pewno powinna mieć swoje logo i na pewno powinna mieć nazwę swojego atelier, co charakteryzuje ją. Dodatkowo jeszcze, jeżeli to nie jest w żaden sposób kopia tego, co chodzi po wybiegu, a co robi Zara, czyli tak naprawdę kopiuje to, co projektanci wypuszczają, troszeczkę zmienione w innym materiale, ale wypuszcza to do sprzedaży i my wszyscy mówimy wow. Więc jeżeli to nie była żadna kopia, to jak najbardziej to
jak najbardziej, jak gdyby to sprzeda się jeszcze jej nawet w listopadzie, tak? Ponieważ to będzie jej autorska, jej autorski projekt. Będzie sposób, w jaki ona szyje, sposób, w jaki ona przedstawia swoje stroje. To jest też tak, że materiały wchodzą na rynek co pół roku, nowe, więc projektanci wyszukują materiały to po to, nie ma żeby... tak, że jest po prostu zielony, czerwony, niebieski i się kupuje? Mówię o składzie bardziej, czyli cały Skład się materiał zmienia? zasób. Czyli skład się zmienia, to nie ma, że wełny, bawełny, len, czy co tam jest? I to jest ustalone, czy już 100 lat temu i tylko z tego robimy ubrania i co najwyżej plastiku trochę można dodać. Znaczy teraz masz tak, że jak wchodzisz do Zary i masz piękną marynarkę, w której jest 80% poliestru, to ty wierzysz, że to jest plastik i to nie będzie grzało. W momencie wojny wszystkie naturalne futra, wszystkie naturalne materiały zostały zastąpione zamiennikami. Czemu? I na przykład mieszka poliestru czy akrylu z racji oszczędności. Włókno akrylowe to jest takie samo włókno, z których się robi tak naprawdę i paznokcie akrylowe, i protezy zębowe. Więc ono jest plastikiem, ono jest sztuczne i wiemy przecież, że z plastikowych butelek Polary są tworzone i tak naprawdę Tak. to jest sam jeden plastik. Więc chociażby teraz marka Job wprowadziła bardzo fajną marynarkę, która jest wełną i podszywaną pianką. Ona jest miękka, ona jest fajna, bardzo lubiana przez moich klientów, bo się nie gniecie aż tak bardzo jak stricte wełniana. Jak gdyby marki cały czas poszukują nowych rozwiązań materiałów po to, żeby do tej takiej kolekcji, którą mają i tego stylu, który wypracowali, jak najbardziej cały czas wprowadzać coś nowego i trafić do nowego klienta, żeby też tego klienta przytrzymać, tak, przy sobie. Więc to jest jedna rzecz, czyli materiał, dwa to jest logo, trzy to jest taki unikatowy styl, który ta pani powinna wprowadzić, cztery ustalić sobie grupę docelową, w której tak naprawdę będzie chciała te rzeczy sprzedawać, bo nie każdy na przykład projektant trafia do plus size, nie każdy projektant trafia do pań, które są bardzo szczupłe. Była taka marka i chyba jest cały czas, Sugar Free się nazywa, która tylko produkowała sukienki. Ale te sukienki były śliczne, ale były do jednej grupy docelowej skierowane, do pań, które były 15, maksymalnie 30 plus, ponieważ rozmiary były dość małe, były dość fikuśne. Panie, które były 50 plus, już nie mogły się w te sukienki ubrać, a grupa docelowa i jeszcze dodatkowo cena. Cena była tych sukienek na tyle przystępna, że dziewczyny mogły sobie pozwolić na 4 sukienki w ciągu miesiąca, a nie na jedną. A patrząc na przykład na marki, które są skierowane do pań, które są 50 plus, 60 plus, cena sukienki już jest powyżej 700-800 zł, materiały są już naturalne, rozmiary są inne. Jak gdyby to jest bardzo mocno ustalone, więc my, czy my przewidujemy te trendy, czy nie, pamiętamy o tym, do jakiej grupy chcemy dotrzeć. Więc jeżeli ta pani w listopadzie już nie mogła sprzedać tej sukienki, to znaczy, że albo ten model był po prostu modelem, który gdzieś był zaciągnięty pomysłem z tego, co jest na rynku, albo po prostu ona gdzieś nie wypracowywała tego swojego własnego, bo ja teraz nie chcę jej oceniać, a nie wypracowywała swojego Jasne. Własnego stylu, który klientki pokochały i kupiły. Bo moi studenci, którzy gdzieś tam projektują, oni starają się znaleźć swój własny styl. Czyli nie kopiować powiedzmy Chanel, nie kopiować Diora, nie kopiować tego, co jest na wybiegu, bo tego jest pełno. Tylko tak naprawdę podać rynkowi coś, co im się spodoba i powie Boże, super, coś innowacyjnego. Okej, czyli co? 4 lata to jest taki cykl życia produktów w tej branży. Dokładnie tak. Teraz na przykład masz... To nie tak źle. Dzwony się nie przyjęły. W zeszłym roku był styl wiktoriański, czyli bardzo dużo aksamitu, buty z aksamitu, marynarki. Marynarka taka, można by powiedzieć, wyglądała jak Michael Jackson, czyli ze złotymi guzikami tutaj z przodu.
Teraz jest bardzo dużo tak naprawdę kraty. Wszystko jest w kratę. Jest bardzo dużo wełny połączonej, ja to nazywam sól z pieprzem, czyli czarno-białej. Bardzo dużo jest jodełki. Powolutku wchodzimy w lata 80. Mamy garnitury dla kobiet, więc my wracamy z tą modą, ponieważ no już wszystko jak gdyby zostało wymyślone i zaciągamy ciągle co jakiś czas jak gdyby mody z lat poprzednich, więc to co było jak gdyby modne w zeszłym roku, jeżeli chodzi o biżuterię, czyli duże stare takie babcine broszki, duże pierścionki, to nic innego jak zobaczysz na przykład szkatułkę swojej mamy z lat komuny, gdzie był wielki pierścionek z okiem tygrysa w złocie, i nosiła go na rękawiczkę do sukni balowej, tak? Więc no gdzieś to cały czas wraca, co jakiś czas. Jeżeli długo tego trendu nie ma na rynku, to my ponownie go wpuszczamy na rynek, ale zupełnie inaczej opakowany. Więc tak samo jest z firmami. Jeżeli tam gdzieś podupada ta sprzedaż, to znowu staramy się jakoś tą firmę inaczej pokazać, żeby znowu ta sprzedaż się podniosła. I tak stale, stale ten rynek, ci ludzie są nasycani informacją, żeby kupować. A taka praca jak ty robi się nudna coraz bardziej, bo już trzeba, a to już ten produkt wprowadziłam, no, jakikolwiek by ten produkt, no to od nowa badania, wprowadzenie poprawki, już tak mija 10 lat i mówisz tak, a wrócę do tych zębów, nie? Znaczy zęby są piękne i to jest bardzo fajny zawód, tylko że, jakby to powiedzieć, taki dość monotonny dla osoby, no tak, która jest takim niespokojnym trzeba duchem. Mieć. Czyli nie dopasowałaś charakteru do swojej pracy, czyli twój doradca zawodowy był kiepski, muszę ci powiedzieć. Ale okej, zostawmy ten temat na koniec. Wiedziałam. Przed rozmową wspominałaś też, że masz w biurze taką szwalnię i też gdzieś tam co, szyjesz ubrania? I czy wchodzisz w tą branżę? Bo to tak wiesz, tak można sobie tak trochę cwaniakować, a to. Ale może zrobisz, czy może robisz jakieś takie swoje produkty, które gdzieś tam sprzedajesz? Bo to też by był chyba bardzo dobry sposób na skalowanie tego biznesu. Biuro to nie szwalnia. Tak naprawdę tutaj siedzą dziewczyny, które zawiadują mi wizerunkiem naszych klientów. I zawiadują szwalnią, zamówieniami, szkoleniami. Więc szwalnie to tak naprawdę produkt zewnętrzny. I w momencie, w którym my pracujemy nad wizerunkiem danej firmy, to często jest tak, że firma wyjeżdżając na targi, czy firma chcąc, a zwłaszcza w Polsce już teraz coraz częściej to wprowadzam, chcąc komunikować właściwie, chcę też swoich pracowników ubrać na tyle, żeby byli rozpoznawalni bardzo szybciutko podczas właśnie jakichś wyjść, wystąpień czy targów. I często to jest tak, że to są czy koszule szyte na miarę z logotypami, czy na przykład teraz mamy taką przyjemność szycia banku, który jest partnerem dużego banku, który nie chce jak gdyby promować tylko firmy, z którą współpracuje, ale też chce promować firmę swoją. Mamy teraz multibrandy, gdzie na przykład pan rozwija bardzo mocno swój własny biznes i chociażby, nie wiem, ma pod sobą Mercedesa, Mazdę, Volkswagena i jeszcze coś, a chce być rozpoznawalny on jako on, czyli na przykład marka XY. I jego pracownicy mają być też rozpoznawalni jako marka XY, a nie powiedzmy multibrand. No i wtedy promujemy i pokazujemy tą daną markę, która ma być na rynku sprzedawana. Więc szwalnie są po to też, żeby często, zwłaszcza przy takich projektach jak z OHAP-em, móc ubrać tych młodych ludzi na pierwsze wyjście do pracy. Często jest tak, że po wioskach czy w małych miasteczkach, których uczę, Mielicz, Góra Śląska, czy Lęborg, Chojnice, to nie są zbyt duże miasta. Ta świadomość tego dress code'u biznesowego jeszcze nie jest aż tak mocno rozpowszechniona. Często jest tak, że biała koszula, marynarka, spódnica, czy jakikolwiek taki wizerunek, który buduje ten pierwszy właściwy wizerunek przy rozmowie o pracy, czy na przykład wyjściu biznesowym, to jest zupełna nowość. Więc też jak gdyby ubierając te młode osoby, wiadomo, że gdzieś mają dopasowane do siebie i
i szyte te stroje na miarę, lub przy współpracy z markami, polskimi markami, którymi pracuję już praktycznie od 12 lat, które są też bardzo dobre jakościowo i jak najbardziej można tutaj z nimi współpracować przy różnych projektach. Więc szwalnie na dzień dzisiejszy ubierają lotniska, dopiero co dostarczyliśmy Bydgoszcz czy Katowice. Lotniska jako nie jak gdyby obsługa, tylko często po prostu pracowników lotniska. Ubieraliśmy ostatnio do programu Zaskocz Bliskich, który leci w Polsacie prowadzącą, więc to jest zupełnie inny rodzaj jak gdyby tworzenia stroju. Często właśnie, czy to są banki, które są ubrane przez nas, czy to są uniwersytety. Teraz na przykład też mamy taką podróż. Czy mamy firmy, które gdzieś jak gdyby dbają o ten wizerunek, że jak wchodzisz do uniwersytetu, to wiesz, że to jest pracownik uniwersytetu, a nie pani Zosia. To już te czasy zupełnie zmieniły się od tych, które były podczas komuny. My chcemy wyjechać na targi do Monachium, my chcemy wyjechać na targi do Las Vegas, Los Angeles, chcemy być postrzegani jak profesjonalna firma, chcemy mieć piękne koszule. O, ostatnio też szyłam koszulę dla firmy produkującej jachty i targi były w Cannes. Pięknie wyglądali, a to, co było najważniejsze w tym wszystkim, to, że byli rozpoznawani na stoisku i nawet jeżeli się poruszali po całej hali targowej, wszyscy widzieli, że tak naprawdę są z tamtej sekcji, z tamtej firmy i to jest właśnie to, o co teraz firmy dbają, o ten wizerunek też zewnętrzny swoich pracowników. No i przede wszystkim pracownicy czują się bardzo docenieni, to jest raz. Dwa, nie zastanawiają się nad tym, jak powinni się ubrać do pracy. Trzy, to nie jest taki wizerunek korporacyjny, bo w korporacji no często jest tak, że nie dostajesz w biurze całego ekwipunku, dostajesz wytyczne i musisz się tego trzymać i za swoje własne pieniążki kupować. To jest też tak, że to jest wizerunek, który gdzieś jest wykorzystywany przy spotkaniach handlowych, biznesowych. No i on nie musi oczywiście kosztować krocie, ale ładnie wygląda na zewnątrz i łatwiej rozpoznać tego pracownika. Okej, czyli mnóstwo, że tak powiem, pracy na różnych polach, no bo od robienia na początku kariery takiej stylistki, blogów, radiów i tak dalej, no to już gdzieś szkoła, nauczanie, tu szycie, zdobywanie klientów, faktury i tak dalej i zrobił się z tego biznes, gdzie zgaduję, coraz mniej jest tej pasjonującej pracy stylistki i tak dalej, a coraz więcej tych faktur, księgowości, krzyczenia na ludzi, motywowania, gaszenia pożarów. Nie masz tego problemu? Nie. Czemu tak nie masz? Czemu nie masz tego problemu? Tak naprawdę trzeba zdecydować, czy chcesz mieć firmę, która liczy 700 osób, czy chcesz mieć firmę, która jest niewielka, ale pracujemy jako jedna wielka rodzina. Ja powiem szczerze, że u nas nie jest duża ta rodzina, ale jak gdyby wszystkie potrzeby, które są w dniu dzisiejszym, one zaspokajają. Ja też nie myślę o tym, żeby tych osób było 700, bo nie ma takiej potrzeby. Z drugiej strony, czy to jest produkt luksusowy? Na dzień dzisiejszy widzę, że to już przestaje być produkt luksusowy, tak jak 12 lat temu był. Z racji tego, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, że wizerunek jest częścią ich biznesu i są tego bardzo świadomi. Trafiają do mnie trenerzy personalni, trafiają do mnie panie, które pracują z ludźmi na co dzień, muszą ich motywować. Trafiają do mnie mówcy, trafiają do mnie politycy, trafiają biznesmeni, właściciele firmy, panie, które chcą zmienić coś w sobie, odmłodnić, tak naprawdę przejść metamorfozę. Sam dobrze wiesz, że jak twoja małżonka czy ty ubierzesz się na kolację, pięknie wyglądasz, to zupełnie masz inne samopoczucie. Kobieta ma zaraz inne samopoczucie. Nie wiem, jak to jest, bo ja zawsze jestem tak samo ubrany. Zawsze generalnie rzecz biorąc masz zieloną koszulkę, nawet jak wychodzicie na kolację? Zawsze, zawsze. Raz mnie tylko nasza tutaj Kasia z zespołu na galę włożyła w smoking mnie włożyła.
bo przegrałem zakład i włożyła we widzisz, mnie a ja smoki. poszłam ubrana na galę akurat tak, jak ty zazwyczaj komunikujesz na zewnątrz, jeżeli mogła być taka komunikacja, ponieważ prawdopodobnie to była gala, która była galą biznesową. No, taki wieczór dla studentów, taki podsumowujący, integracyjny i tak dalej, ale wiesz, stoliki, układ bankietowy, obiad, wiesz, i tak dalej, i przegrałem zakład i zostałem zmuszony przez Kasię, żebyś ubrać w smoking, więc to była jedna taka okazja, gdzie można było mnie zobaczyć inaczej. Właśnie ty jesteś już wykładnikiem i tak naprawdę reklamą dla swojego biznesu i ten wizerunek, tak jak w przypadku, nie wiem, gwiazd filmowych, jest kojarzony z tobą i ja już będę ciebie tak pamiętała. I o to w swoim biznesie chodzi, żeby zapamiętać ciebie tak, jak ty siebie przedstawiasz przez lata. I to samo jest z budowaniem historyczności marki, to samo jest z budowaniem tego wizerunku takiego długofalowego. On się nie zmienia, więc jeżeli bardzo promujesz swój własny biznes i jeżeli to jest spotkanie biznesowe, czasami dopuszcza się, że przychodzisz tak samo ubrany jak zazwyczaj na co dzień, cały czas i wszędzie, bo jesteś bardzo konsekwentny w swoim wizerunku. Ale to. Jeżeli ta nie jest, tej konsekwencji nie ma, ponieważ, nie wiem, jesteś handlowcem, jesteś biznesmenem, który współpracuje z innymi firmami, to tak naprawdę obowiązuje cię dress code biznesowy zgodny z zasadami. A jeżeli rzeczywiście świadomie budujesz krok po kroku, tak jak i ty, no to wtedy ja bym z tego wizerunku już nie rezygnowała, bo czy Ale. pójdziesz ulicą, No czy tak, pójdziesz. nie, no to już wiesz, to już tak wsiąkło, że ja nie mogę zrezygnować, bo by wiesz, to by było przełożenie na finanse i tak dalej, ale czy to nie jest Mogę tak, że tego. trendy, bo mówimy o trendach, czy to nie jest tak, że trendy właśnie idą w taką stronę, taką rozmowę kiedyś miałem z taksówkarzem, właśnie też o wyglądzie, że on powiedział coś takiego, spójrz pan, jak się czasy zmieniają. 30 lat temu też byłem taksówkarzem, ja byłem w sweterku, a woziłem ludzi w garniturach, a teraz ja jestem w garniturze i wożę ludzi w t-shircie, nie? I wiesz, i czy to nie jest tak właśnie, że jak są ludzie na początku kariery, tak jak ty mówiłaś o tych startupach, o tych przedsiębiorcach młodych i tak dalej, to oni potrzebują pewnych takiego wizerunku, statusu i tak dalej, ale kiedy się już gdzieś tam dochodzi do góry i te statusy i możliwości i finansowo i w ogóle się całkiem dobrze powodzi, to jednak szukamy czegoś odwrotnego, żeby troszeczkę zejść niżej, żeby się nie wyróżniać, bo pieniądze lubią ciszę. Taksówka teraz, to jest racja, że biznes lubi ciszę, ale taksówka w dniu dzisiejszym zupełnie zmieniła swój zarys. Kiedyś to taksówka to była po to, żeby pana prezesa przewieźć z punktu A do punktu B, bo spotkanie było zakrapiane, a w dniu dzisiejszym taksówka jest po to, żeby ciebie zawieźć na imprezę i z powrotem. A jeżeli masz rzeczywiście rozwój swojego biznesu na takim poziomie, to masz swojego własnego kierowcę. Więc troszeczkę się zmieniła też rola taksówki. No i z racji tego, ale też wymaga się więcej od taksówkarzy, ponieważ no, powinni teraz też zadbać i o komunikację, powinni mówić po angielsku, bo mamy mnóstwo anglojęzycznych biznesmenów, powinni być czyści i taksówka Tak. I powinna nie być powinni też śmierdzieć przyzna. papierosami. Jezus Maria, to jest. Tak. Albo ja trafiam na. Znaczy, ja nie jeżdżę taksówkami. Uber to jest po prostu coś dla mnie wspaniałego, bo tam wiem, że jak zamówię, to nawet dostanę wodę dla dziecka i cokolwiek. To po prostu pan da, albo lizaka zawsze dostanie. Po prostu jest miło, sympatycznie. Chyba 2 lata temu miałem kolegę z Ameryki, no tak z 300 milionów dolarów warty człowiek, tak? Jesteśmy w restauracji w Krakowie i mówimy, to jedziemy do hotelu, nie? Zjedliśmy, wychodzimy, no i ja już chcę wołać Ubera, ale mówię, taksówki stoją dosłownie naprzeciwko, 3 metry od nas, wystarczy przejść przez ulicę i już masz taksówkę, nie trzeba te 5 minut na Ubera czekać. Wsiadłem i żałowałem, bo właśnie tak śmierdziało papierosami, że po prostu no mnie oczy zaczęły boleć, no nie wiem, ja mam z oczami tak, że jak jestem w dymie papierosowym, to mnie piekło i mi tak wstyd było, że przyjechał człowiek i to wiesz, to 2 lata temu, gdzie już by się wydawało, wiesz, XXI wiek i właśnie ludziom zależy i tak dalej, więc no nie do końca.
Znaczy, no kiedyś to tak było, że dyrektorzy mieli swoich też własnych kierowców i ostatnio też, jak miałam zajęcie z dzieciakami w Pułtusku, natrafiłam na takiego pana, który usiadł ze mną i złapał mnie za rękę i mówi tak: Pani Agnieszko, za komuny to były czasy. Myśmy jeździli z dyrektorem, były dziewczyny, była wódka. Boże, co to było? Wyjechaliśmy na delegację, nie było nas tydzień, było co opowiadać, myśmy siadali z dyrektorem i byliśmy tu, i byliśmy tam. No takich czasów już nie a będziemy teraz trzeba mieli. Pracować. A teraz trzeba pracować, żeby zarobić. Produkować to PKB, bo inaczej nie zarobimy. Agnieszko, wielkie dzięki za rozmowę. Rozmawiało się sympatycznie. Mam nadzieję, że zawsze nie będziesz miała tych problemów, że te księgowe, te faktury, ci ludzie, bo wiesz, u nas w Asbiro, w naszej kulturze, jak się mówi o problemie, to jest synonim pracownika, wiesz? Bo to tak często się to pojawia, nie? Że jak mówisz, że mam trochę problemów, to znaczy, że mam trochę pracowników, tak? I fajnie słyszeć, że ciebie to jeszcze nie dopadło i żeby cię to w ogóle nie dopadło, bo to jest naprawdę zmora tych ludzi, którzy gdzieś od zera zakładają firmy, bo no, na początku potrzebujesz mieć jakieś umiejętności, coś zrobić, bo wtedy zarobisz, tak? Potem zatrudniasz ludzi, żeby ci pomagali, tak? A potem jak już urośniesz, to jednak ty nie możesz już samodzielnie robić, tylko ty musisz mu powiedzieć człowiekowi, żeby on coś zrobił i go pilnować, żeby on to robił. To się nazywa zarządzanie, ale weźcie, żeby to zrozumieć, jakie to jest trudne, to weźcie sobie na przykład męża czy żonę, tak? I mów, niech on coś ugotuje, o. Niech on coś ugotuje. Jeżeli on się nie zna na gotowaniu, to niech on coś ugotuje, a ty mu tylko mów, co ma robić. Tylko mów, co ma robić. To jest... Przerwę ci na chwilę. Generalnie jest taka zasada i tego się nauczyłam od moich zagranicznych klientów. Nie narzekamy, bo w nas jest tylko możliwość zmiany, więc zarządzanie ludźmi jest bardzo trudną sprawą, to jest fakt. Ja nie mówię, że ja nie mam takich problemów, tylko bo każdy przedsiębiorca z takimi problemami się spotyka. Z tym, że jak gdyby rozsiewanie tej negatywnej energii nie ma żadnego sensu, bo to ani nie pomoże tobie, ani nie pomoże czemu? Tym pracownikom. Ale dlaczego uważasz, że nie pomoże? Ja na przykład nie jestem zwolenniczką, w Trójmieście są spotkania związane z fuck-upami w biznesie. Tak. Każdy musi uczyć się tak naprawdę na swoich własnych błędach. Jeżeli spotkasz Amerykanina i zapytasz się go, co u niego, to on ci powie super, jest ekstra. A potem popełnia samobójstwo. No, różnie to bywa. No, Norwedzy są też jacyś tacy bardzo, że tak powiemy, pogodni, a mówią, że tam jest najwięcej depresyjnych ludzi. Ale jeżeli chodzi o Polaka, to ojej, bo teściowa mi choruje, a tutaj ale, pracownicy nie przychodzą. Ale to jest a fajne. To jest jedna z najfajniejszych cech przedsiębiorczych, jakie my mamy, ponieważ komunikujemy swoje problemy, swoje potrzeby na zewnątrz. Nie wstydzimy się tego, nie gramy, nie pozujemy, tylko mówimy, to mnie boli, mam problem z tym, z tym, z tym, z tym. I dzięki ale temu inni ludzie mogą wiedzieć, jakie my mamy problemy i stworzyć produkty, które te problemy nam rozwiążą. No chyba, że tak. Chyba, że to jest osoba, która ma przynieść rozwiązanie i osoba, która ma przynieść rzeczywiście pomoc. To tak. Ale też nie jestem taką zwolenniczką, żeby usiąść i opowiadać, wiesz co, mam menopauzę, jest źle, mąż się ze mną nie kocha, jeszcze mnie zdradza, jest tragicznie, po prostu strasznie. My jesteśmy od tego, żeby powiedzieć gruba kreska, okej, okay, w porządku, ale coś trzeba z tym zrobić. Czyli jesteśmy jednym wielkim działaniem. Do przodu. Dokładnie. Agnieszka, wielkie dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Ja wsadzam piwo do lodówki. I co? Do zobaczenia w takim bądź razie. Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa, pa. Pa.